Warsztaty w Chełmie uruchamiają całą serię warsztatów europejskich, które wpisują się w projekt Warsztaty Europejskie, realizowany wraz z Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS i Wydział Politologii oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Są skierowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych, tak zwanych first time voters, ci, którzy po raz pierwszy mogą uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Warsztaty są elementem edukacji obywatelskiej na temat Unii Europejskiej już 15. rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warsztaty wpisują się w obszar dwóch wiodących działań na rok 2019. To jest wpływu Polski i Polaków na rozwój integracji europejskiej w ciągu 15 minionych lat oraz znaczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w Polsce 26 maja bieżącego roku.